Dla porównania w 2021 roku zanotowano 2352 urodzenia. Jest to o 242 więcej niż w 2022 roku. W minionym roku 49% dzieci, które przyszły na świat, to dziewczynki, a 51% to chłopcy. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to Maja, Hanna, Laura, Zofia, Oliwia, Zuzanna, Maria oraz Aleksander, Jan, Antoni, Nikodem, Jakub, Stanisław i Adam. Z kolei imiona stosunkowo rzadko nadawane to Karla, Abigail, Pia, Tola, Wanda, Milana, Pamela, Aurelia, Lea, Lia, Sonia oraz Jeremi, Iwo, Orest, Stefan, Teodor, Kosma, Leo, Zacheusz, Felix, Kazimierz czy Tytus. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Radomiu zostały zawarte 872 małżeństwa, w tym 471 małżeństw wyznaniowych, 274 śluby zawarto w Urzędzie Stanu Cywilnego, a 26 na życzenie małżonków w innych miejscach. Ponadto 101 ślubów zawarto poza granicami Polski i wpisano do polskiego rejestru. W minionym roku w Radomiu małżeństwa z cudzoziemcami zawarło 12 osób. W 2022 roku do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęło 456 wyroków o rozwodzie i 7 orzeczeń o separacji. W 2022 roku zarejestrowano 3571 zgonów. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że w Radomiu mieszkają obecnie 22 osoby w wieku 100 i więcej lat. Najstarsza mieszkanka naszego miasta to kobieta urodzona w 1916 roku.